kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Czy są dzisiaj wśród nas, o tak powiedzieć, chciałam powiedzieć, czy są dzisiaj wśród nas jacyś fani motoryzacji? Ponieważ mam dla Was super zabawkę. Jest to model samochodu, który sami będziemy składać. Jest to coś innego niż zwykły model, który możemy znaleźć na półce, możemy wziąć, położyć i tylko obserwować, ale tak, tutaj mamy zestaw, który musimy złożyć własnoręcznie. W zestawie mamy do tego potrzebny śrubokręt. Jak już możecie zobaczyć na opakowaniu, cały nasz samochód znajduje się w kilku elementach. Jestem kobietą, ale mam nadzieję, że dam sobie z tym radę, więc za chwilę przechodzimy do testów i zanim do tego dojdziemy, to pamiętaj o subskrypcji. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz i pamiętaj o dzwoneczku, ponieważ jeżeli go nie włączysz, to nie dostaniesz powiadomień o kolejnych filmach i nie będziesz na bieżąco. Słuchajcie, tych modeli jest naprawdę bardzo dużo, więc możecie sobie wybierać dowoli. Do wyboru, do koloru. Możecie oczywiście zebrać wszystkie, ja Wam tego życzę. Co ważne, możecie taki samochodzik kupić w sklepie Q-Elements. Oczywiście znajdziecie bezpośredni link do tego pod filmem, w opisie. A teraz otwieramy i przechodzimy, czy uda mi się otworzyć, otworzyć zawsze. Problemy z otwieraniem również czasami mam, ale czy uda mi się skręcić? Tak, ja może wielką fanką motoryzacji nie jestem. Dobrze, że umiem prowadzić i to całkiem nieźle, ale jeżeli chodzi o wymianę koła, to słuchajcie, mnie o to nie proście, ale mam nadzieję, że tu pójdzie mi bardzo sprawnie. Podobno można go skręcić na 5 różnych sposobów. Możemy też wymieniać się różnymi elementami z innymi samochodzikami, co daje nam milion przeróżnych kombinacji. Więc słuchajcie, do dzieła. Już się do niego dostałam. To wszystko wygląda tak. Zobaczcie, co jest w opakowaniu. Mamy, tak jak wspomniałam, śrubokręt. Górną część karoserii. Tutaj mamy maskę. To jest chyba tył. Słuchajcie, co na pierwszy rzut oka i na pierwsze moje wrażenie jest bardzo solidnie wykonany, więc to nie jest byle jaki model samochodu. Bardzo lubię dobrze wykonane zabawki. Dobrze, słuchajcie, tu mam chyba środek razem z fotelem. Mamy amortyzatory. Jeżeli coś źle powiedziałam, to oczywiście macie prawo mnie poprawiać, piszcie w komentarzu. Jeżeli coś Wam się nie spodobało, tu mamy też jakąś część. Ach! Zobaczcie, jak widzicie, mamy te akcesoria, z których musimy złożyć samochód w dwóch różnych kolorach, nawet mogę powiedzieć w trzech. I możemy go składać na różne sposoby, czyli do nas należy, czy chcemy mieć samochodzik zielono-czarny, czy niebiesko-czarny. Słuchajcie, mamy koło z amortyzatorami i co? Zabieramy się za skręcanie naszego modelu. Już wszystko wiem, już sobie to złożyłam, mniej więcej wyobraziłam. I chyba zaczniemy skręcać. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Koła zostawię na sam koniec, czy też nie. Zaczekajcie, żeby nie było, że ja tutaj skręcę wszystko, a się okaże, że nie ma skręconych kół. Dobra. Koła mogą być na sam koniec. Słuchajcie, przechodzimy do skręcania. Co jeszcze bardzo ważne, co zauważyłam tu, dla pewności oczywiście, o wszystkim pomyśleli, co jest po prostu dla mnie niesamowite, że można wymyślić tak fajny sprzęt do złożenia. Naprawdę, skupmy się nawet na detalach. Zobaczcie, mamy małe wskazówki, że to jest przód, tu musimy to założyć naprzód. Mamy też pięknie tutaj, to jest bardzo ładnie wykonane, wiecie, nie wiem, czy to widać, ale to nie jest sam czarny kolor, ale to jest czarny kolor z drobinkami. Mamy tutaj oczywiście informację, jaka to jest firma, ale także tutaj pod spodem, więc zadbali o wszystko. Ja teraz się już zabieram za skręcanie i co bardzo ważne, zobaczcie, nie musimy biegać, szukać jakichś śrubeczek, nie musimy biegać, szukać śrubokrętu. Mamy to wszystko w zestawie dla naszego ułatwienia. Jest to wszystko już
tutaj na miejscu i skręcamy. Oczywiście możemy to rozkręcać, tak jak jest opisane, że możemy to rozkręcać, zamieniać się karoserią z innymi autkami. Dzięki temu tworzymy sobie kombinacje i możemy wymyślać własne modele, własne kolory. Czy coś jeszcze tutaj pominęłam do skręcania? Wszystko już mamy. Zobaczcie, skręciłam naszą karoserię tutaj z dachem. Teraz przejdźmy do naszych kół. Koła również posiadają tutaj śrubkę, nie wiem, czy to widać. I swobodnie możemy ją tutaj wkręcić. Słuchajcie, wygląda na to, że moje auto już jest gotowe. Ja sobie z nim poradziłam, więc jak jeżeli ja sobie poradziłam, to każdy sobie z tym autem poradzi. Naprawdę nie jest to skomplikowane, a efekt robi wrażenie. Zobaczcie, to naprawdę bardzo świetnie wygląda. Jest to rzeczywiście genialny model samochodu. Co jeszcze bardzo ważne, zobaczcie, te koła, nie dość, że są na amortyzatorach, są też skrętne, więc możemy się tym bawić, możemy sobie położyć na półkę, jeżeli jesteśmy kolekcjonerami, ale możemy też swobodnie się tym bawić. Świetnie on z łatwością porusza się tutaj u mnie po biurku, ale też bardzo fajnie, zobaczcie, jak reaguje na moje ruchy ręką. Jest zwinny, skrętny. Nie wiem, jaki jeszcze powinien być, ale to, co w tym momencie robi, naprawdę robi wrażenie, czyli nie dość, że mogłam go sama skręcić, sama zadecydowałam o jego kolorze, to jeszcze na dodatek jest naprawdę bardzo solidnie wykonany. Tu mamy do niego dodatkowe akcesoria, a jeżeli jesteśmy mega fanami, możemy sobie zdobyć całą kolekcję, a wtedy już kombinacje przeróżne, wszystko tylko i wyłącznie w Waszej głowie i w Waszej wyobraźni, jak stworzycie swoje auto, więc ja to serdecznie polecam wszystkim fanom motoryzacji i jeżeli macie kogoś takiego w rodzinie i szukacie jakiegoś fajnego prezentu dla niego, to serdecznie polecam, na pewno będzie zachwycony. I chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja tylko jeszcze powiem hasło na dzisiaj. To będzie może Modari. Jeżeli wpiszecie takie hasło w komentarzu, to zostaniecie pozdrowieni w kolejnych odcinkach. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niebawem. Buziaki, pa!